Kochane przyjaciele z radością witam was. Dzisiaj będziemy kontynuować temat bliźniaczych dusz. Przekaz od Ojca Absoluta. Energetyczne oddziaływanie cząstek jednej duszy na poziomie boskiego ja. Witajcie moi i ukochane dzieci. Дziś chce порушить барч злажный темамат. Інтеракцыя энергетычнаcząсток tej самойj души на паzioе Боске г. Гówным рушжницам в tym przypadку jest поземём вибрацыі их інтеракцыя,tó sięеньгаю боski градация души. Механізм такі інтеракції можна порówнать с каскадам энергии. którą zaproponowałam Wam jako praktykę. Zatem serce Matki Duszy po przyjęciu i odfiltrowaniu energii pochodzącej od każdej z jej cząstek zwraca ją do ich w oczyszczonej formie. Ale aby ta energia mogła dostosować się do wibracji, na których obecnie znajduje się końcowa cząstka duszy, Wcielona w tym czy innym miejscu, energia ta przychodzi pośrednie przetwarzanie w swoim boskim ja, które skleje jest również jedynym dla konkretnej liczby dusz. Zatem ich wzajemne przenikanie się i wzajemne wzbogacanie się zachodzą na tym dodatkowym poziomie. Tak jak boska energia, którą otrzymujesz. Koncentruj się najpierw w Twoich górnych czakrach, w złotym trójkącie, a następnie kaskadami schodzi niżej w dolne czakry. Tak więc i Twoja indywidualna energia, która wchłonęła doświadczenie innych cząstek Twojej duszy, najpierw schodzi z duszy matki do Waszej boskości, a następnie do Wyższej Jaśni, czyli do Wyższego Ja. Jak możesz doświadczyć w praktyce interakcji energii z cząsteczkami swojej duszy wcielonym w innych światach i innych wymiarach? Dla każdego może to się odbywać na różne sposoby, ale najczęściej przejawia się to w nagłym wglądzie, postrzeżeniu, w podejmowaniu niestandardowych decyzji, które dla samych siebie są nieoczekiwane. Wydaje się, że ktoś popychacie do pochopnych działań. W rzeczywistości, mogą to być części Twojej duszy, które są w wyższych wymiarach na wyższym poziomie rozwoju i już przeszły podobne testy. Chcą Cię podciągnąć i pomóc Ci jak najszybciej doświadczyć tego samego, aby wznieść się na wyższy poziom jeśli taka cząstka znajduje się w światach o wysokich wibracjach, w których nie ma ani czasu, ani przestrzeni, wówczas, wówczas doskonale widzi, co się z Tobą dzieje, ale ona w przeciwieństwie do Ciebie, jest w stanie nie tylko zobaczyć, ale także obliczyć wszystkie możliwe opcje rozwoju wydarzeń, a zatem podpowiedzieć ci najbardziej opłacalny. Z nich, oczywiście niematerialne, ale duchowe, co pomoże Ci dokonać znaczącego skoku w rozwoju duchowym i spełnić tę misję, dla której przybyłeś tu na Ziemię. Zatem, wraz z aniołami, stróżami i przewodnikami duchowymi, kierujcie się w życiu przez swoje boskie aspekty, które obecnie znajdują się w wyższych światach. Ojciec Absolut, który kocha Was bezgranicznie, przymówił do Was, przyjęła Marta, czytała Irina. Moi drodzy, tak jak Wy rozwijacie się, tak i ja rozwijam się razem z Wami, chciałabym dać od siebie małe uzupełnienie, jak nieraz już mówiłam, w moim życiu jest tak, że najpierw ja doświadczam, przychodzę fizycznie i później dostaję potwierdzenie słuszności moich decyzji. Tak jak tu, tu była powiedziana, że podejmujesz decyzje nieoczekiwane nawet dla samego siebie. Ja z Rafałem, jak nagrywałam jakieś tam wywiady ja opowiadałam o swoich decyzjach Wiele osób do tej pory chociaż minęło wielu lat nie może mnie zrozumieć jak mogło mnie to zrobić robiłam wszystko wbrew logice absolutnie nie rozumiejąc co ja robię ale robiłam wszystko zgodnie z sercem a mianowicie mówię o tej decyzji wyjazdu z Kaliszy, gdzie ja cały dzień była, byłam w dyskusji ze swoją duszą. Ona miała swoje argumenty, dlaczego ja mam wyjechać, a ja logiczne swoje argumenty, dlaczego ja mam zostać. I Kiedy rano się obudziłam, poszłam spać, nie doszliśmy do wspólnego wniosku, уі з такими дословні словами В же я з тоом не виграм Я ще згодзам я виїжджаам То я не вед, где я ma ехать і услышала вротслов поведіам добрже я поеду до Врославя Так вєна минута в єдом хвіля под йом децизія виехать з Каліша заставить з за особом, wszystko, co tam była, i pójść na głęboką wodę w nieznane. To ja mówię o, z ostatnich lat mojej decyzji. Takich było wiele w moim życiu. Nie będę się y, wiele, wiele, wiele lat wstecz. I druga decyzja, kiedy już y, mieszkałam, we Wrocławiu i. Ja pomyślałam o działce. Ja tylko pomyślałam o działce, którą kupiłam. To była myśl. Ja ją po zobaczyłam wzrokiem wewnętrznym. I u mnie cicha, bez emocji, absolutnie żadnych emocji pociekły łzy. Ja nie mogłam tego zrozumieć. Dlaczego coś się stało? zapytałam, o co chodzi? I wyraźnie usłyszałam odpowiedź. Dusza płacze za tym miejscem. Dobrze, wytarła te wzy. I kiedy skończyłam masaż stóp, akurat mimo masowali, i znów pomyślałam o tym miejscu, znów go zobaczyłam. I tak samo, jakby kranik odkręcili, u mnie pociekło wzy. I to była ta sama odpowiedź. Dusza płacze za tym miejscem. Skończył ten pan masaż. Ja wyszłam od niego. Samochód stał jakieś 30 metrów od wejścia do jego budynku. Ja wsiadłam do samochodu, idąc za słowami. Ja nie pozwolę, żeby moja dusza płakała. I ja zaczynam budowę. Zaczynam, zaczęłam budowę kompletnie nic nie rozumiejąc. Śmiałam się sama siebie, że co ja robię? Chyba jestem nienormalna, bo normalna kobieta tego nie robiła. I logika absolutnie nie pozwalała mi tego robić, ale dusza pragnęła, pragnęła tego, to, co ja robiłam. Ja nie wiedziałam, że w tym miejscu, w którym ja postawię dom, spotkam i połączę się ze swoim bliźniaczym płomieniem. Ja o tym nie wiedziałam, ale dusza o tym widziała i za tym płakała, żeby stać się całością. I tak ponad 20 lat, wbrew logice, Idę za głosem swojej duszy, która nigdy jeszcze mnie nie zawiodła. I teraz już doskonale wiem, dlaczego daję tak trudne zadanie dla kobiety, ale to nie ma znaczenia płeć. Ma znaczenie, jak jest. Stara, na ile jest stara dusza. Więc idę za tym głosem i robię wszystko dla swojego własnego rozwoju, czyli rozwoju duszy i dla rozwoju całej planety Ziemia. To tyle chciałam od ciebie dodać.